browarze Olbracht z kranów płynie sama dobroć. Mamy tutaj cztery typy piwa o różnych walorach smakowych. Dla zadowolenia, satysfakcji i przyjemności wszystkich koneserów piwa. Krótka linia, ale do rzeczy. Lager Olbracht Pils. Dla zwolenników piwa podwójnego chmielenia. Z intensywnym aromatem i goryczką szyszek chmielowych. Delikatny, ale zauważalny posmak i bukiet zapachowy świeżych owoców. 5,2% alkoholu. Pszeniczne, śmietanka toruńska, orzeźwiające z posmakiem cytrusowym i z wyczuwalnym zapachem bananów. 5% alkoholu. Śmietanka toruńska zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Pszeniczna bomba na festiwalu Birofilia w Żywcu. Ciemne korzenne, piernik toruński. Ciemne piwo ważone na bazie prażonych słodów jęczmiennych w oparciu na tradycyjnej starej recepturze toruńskiej. Z bukietem przypraw korzennych, lekko słodkie, ale bez przesady, bo przecież to ma być piwo, a nie ciastko. Podwójnie chmielone, z wyczuwalną, ale nieprzesadną obecnością szlachetnych szyszek chmielu. 5,6% alkoholu. Marcowe, bursztyn toruński. Ważony na bazie zbalansowanej selekcji słodów jęczmiennych i pszenicznych. O ciemnej, klarownej barwie bursztynu, uzyskanej przez prażenie słodu. Delikatnie słodkie, podwójnie chmielone z nutą karmelu. Mocne i pełne w dotyku. Bez przesadnej obecności alkoholu, którego zawartość jest 6%. Wszystkie nasze piwa są ważone na bazie najszlachetniejszych składników słodu, chmielu i drożdży, dostarczanych przez mistrzów tej branży w Europie. Nie są one filtrowane i pasteryzowane, więc można śmiało powiedzieć, że prawdziwe browarnictwo wróciło do Torunia. Degustacja piwa jest ważnym elementem jego spożycia. Mimo że każdy z nas ma swój ulubiony typ, warto też docenić, co piją inni. Degustacja piwa to kontynuująca przygoda w świecie smaku i aromatu tego znamienitego napoju. Da Ci ona zdolność doboru tego trunku pod względem płci, posiłku, okazji, pory roku czy nawet Twojego nastroju. W zależności od użytych drożdży piwo dzieli się na trzy kategorie: dolnej, górnej i spontanicznej fermentacji, w której używa się dzikich drożdży. Spontaniczna fermentacja nie jest dzisiaj popularna na świecie, a używana jako ciekawostka w kilku browarach w Europie i szerzej w Afryce. Piwa dolnej fermentacji to lager, pils, niektóre koźlaki i porter bałtycki, marcowe, no i oczywiście nasz unikalny piernik toruński i bursztyn toruński. Piwa górnej fermentacji to pszeniczne, stout czy porter. Irlandzki dry stout, imperial stout, angielski ale, bitter, mild, old i stock. India pale ale, także koźlak pszeniczny i koźlak pszeniczny dubeltowy. Oczywiście omówione przykłady nie wyczerpują tematu stylów piwa. Są one tylko szybkim przewodnikiem w podstawowych stylach piwa, aby stworzyć kryteria dla degustacji i oceny próbowanych piw. Każde piwo posiada pewną charakterystykę, cechy swojego typu. Nasza wyraźna percepcja smaku piwa wygasa po czterech piwach, dlatego należy tu stosować poniższe kryteria jego maksymalizacji. Jeżeli jest to Twój pierwszy raz, wybierz tylko 3 do 4 piw. Zacznij od jasnych, lżejszych stylów i powoli dotrzyj do ciemniejszych, bardziej nasyconych piw. Nie należy palić tytoniu i dokonywać degustacji w zadymionym pokoju. Palenie tłumi Twoje kubki smakowe. Nie jest wskazane spożywanie słonych lub tłustych posiłków podczas degustacji. Nie należy być spragnionym. Kobiety nie powinny nosić szminki. Tłuste wargi będą niszczyć utrzymujący się smak. Pomieszczenie powinno być dobrze oświetlone, światłem naturalnym z okien. Stosować czyste szkło. Mydło i oleje pozostawione na szkle niszczą retencję piany. Picie z używanego szkła wpływa na mylne oceny we wszystkich etapach degustacji. Utrzymuj ostrość zmysłu smaku, czyli czystość podniebienia, przez przegryzanie chlebem francuskim, żółtym młodym serem lub niesolonymi krakersami. Utrzymuj ostrość zmysłu zapachu, zachowując kilkusekundowe przerwy pomiędzy węchami. Przy degustacji i ocenie piwa, światowej reputacji ekspert Michael Jackson sugeruje użycie naszych sześciu zmysłów: wzroku, słuchu, zapachu, smaku, dotyku i uczucia przyjemności.
Jeżeli piwo będzie nalane z butelki, to zbadaj butelkę na obecność osadów. Obserwuj i zanotuj. Zanieczyszczenia i osady. Niektóre piwa mogą mieć osady, inne nie powinny. Wygląd i zapach. Wlać piwo około 200 ml, tworząc 1 cm grubości piany. Nie napełniać szkła więcej niż 2/3 pojemności. Zbadać piwo w szkle i szybko powąchać. Lotne związki aromatyczne są najlepiej łapane od razu po nalaniu. 2-3 razy szybko zawirować piwo i dokonać kilka krótkich pociągnięć nosem aromatu. Obserwuj i zanotuj przez okres około 1 minuty kolor, jasność, klarowność, ilość pęcherzyków, uwalnianie się gazu i stan piany oraz jej stabilność. Pęcherzyki gazu powinny być małe, zwarte i ciągle wydalane. Jeżeli pokój jest cichy, można usłyszeć dźwięk rozpadu piany. Przejawia się to krótką serią kliknięć, a nie stałym syczeniem. Stan piany i jej stabilność. Po 1 minucie piana powinna załamać się i powinno jej zostać mniej niż 50%. Kolor, klarowność i jasność powinny odzwierciedlać charakter typu piwa. Zbadaj i zanotuj aromat chmielu. Czy jest wyraźny, znikomy lub neutralny? Każdy typ piwa będzie miał swoją specyficzną intensywność. Zanotuj zapach z niechmielowych surowców. Aromaty słodów i drożdży. Zauważ negatywne zapachy, które nie są w charakterze stylu degustowanego piwa i inne zapachy, które nie powinny być obecne, jak intensywny zapach alkoholu, silna kwasowość i tak zwana skunksowość, powodowana przez światło słoneczne. Dotyk w ustach. Wziąć dobry łyk piwa, około 15 ml, a następnie wypełnić nim usta, zasysając trochę powietrza przez piwo. Następnie zamieszać go w całej jamie ustnej. Zanotuj pełność piwa i jego dotyk. Pełne, średnie, lekkie, śmietankowe, lekko śmietankowe lub inne sensacje dotyku. Winny, neutralny, szorstki lub gładki. Najbardziej oczywistym kryterium w ocenie piwa jest smak. Teraz weź 4 krótkie łyki, aby poczuć 4 smaki. Słodki, kwaśny, gorzki i słony. Gorycz czujemy na tylnej części języka. Słodkość na końcu języka. Kwaśność po bokach języka. A zasolenie tylko na tyle i po bokach końcówki języka. Zanotuj jakość chmielu. Brak w smaku, dobry smak, smak odmiany chmielu. Czy smak jest wyraźny, umiarkowany, intensywny, czy występuje brak tych parametrów chmielu w zależności od typu piwa. Gorycz. Czy jest powodowana chmielem, czy innymi czynnikami? Gorycz chmielu powinna być w odczuciu przyjemna, z charakterem aromatycznym i nie powinna być cierpka. Charakter słodkości zależy od gatunku słodu i jego przygotowania. Zanotuj, czy piwo jest słodkie, czy wytrawne. Klasyczne pszeniczne i lager powinny być wytrawne, natomiast w piwach o bazie smakowej słodu lub z dodatkami owocowymi słodkość powinna być obecna, ale umiarkowana, nie przewyższająca innych walorów smakowych. Zwróć uwagę na inne smaki charakteryzujące typ ocenianego piwa. Na przykład smak słodu i ziarna słodowego, aromaty owocowe, specjalne niuanse i przyprawy. Zanotuj niepożądane smaki, nadmierną gorycz, cierpkość, ostry smak. Balans smakowy piwa to porównanie jego smaku, jaki powinno mieć w swoim typie, do tego, jak ono smakuje. Weź mały łyk po wewnętrznej stronie dolnej wargi w celu sprawdzenia cierpkości. Zanotuj, czy piwo jest cierpkie, gdyż zawiera za dużo gazu, czy jest to spowodowane przez zanieczyszczenia. Garbniki z liści i ziaren mogą przyczynić się do smaku cierpkości. Stopień cierpkości jest proporcjonalny do kwasowości piwa. Krótkie leżakowanie piwa, niemyte regularnie przewody wyszynkowe i krany mają wpływ na jego cierpkość. Ekspozycja do słońca powoduje tak zwaną skunksowość. Dwutlenek węgla rozpuszczony w piwie ma formę kwasu węglowego. Nadmierna ilość karbonatyzacji przyczyni się do kwaśnego smaku piwa. Także zanieczyszczenia jak bakterie i dzikie drożdże mogą produkować kwasy, ocet i kwas mlekowy.
Ostatnim łykiem zbadaj posmak lub ogon, czyli zakończenie. Jakie wrażenie robi piwo po przełknięciu? Czy smak ginie, czy pozostaje na jakiś czas? I na jak długo? Ostateczne wrażenia to przyjemność z wypitego piwa. Zamknij oczy i pomyśl. Czy całe doświadczenie w degustacji sprawiło Ci przyjemność? Czy czujesz, że chcesz więcej? Czy raczej zmieniłbyś na inne? Aby stać się prawdziwym piwoszem, trzeba praktykować picie różnych typów i stylów piwa. A najważniejsze w uczeniu się, jak oceniać piwa, to ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Pić, pić, pić.